Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie pragnę przeprosić za ewentualne niedociągnięcia tego vloga. Jestem chory, mam gorączkę i niestety bardzo poważnie zajęte zatoki, co niestety może być słychać trochę na tym vlogu, dlatego pragnę przeprosić. Czuję się na siłach, uważam, że ten vlog będzie bardzo dobry. Niemniej jednak pragnę uprzedzić, gdyby cokolwiek było nie tak. Słuchajcie, moi kochani, no niewątpliwie żyjemy w bardzo ciekawych czasach i to niestety w znaczeniu chińskiej klątwy, czyli obyś żył w ciekawych czasach, ponieważ ciekawe czasy to są jakieś kataklizmy, jakieś wojny, niepokoje i bardzo poważne przetasowania społeczne. Ciekawych czasów żaden Chińczyk nie chce doświadczyć. My niestety doświadczamy. To, co w tej chwili dzieje się w Europie i na świecie, jest bardzo, bardzo dziwne. Pojawiają się już nawet przeróżne spiskowe teorie dotyczące tego nieszczęsnego zamachu terrorystycznego w Berlinie przy użyciu polskiej ciężarówki, której pierwszym ofiarem był Polak, który mimo wszystko pokazał takiego polskiego ducha, nie poddał się, nie dał się steroryzować, walczył do końca i no Polek, tak, nie żyje. Niemniej jednak pokazał, że my Polacy nie będziemy szli jak owieczki na rzeź i nawet jeżeli ktoś z drugiej strony ma broń palną, nawet jeżeli zaskoczył, jeżeli nie działał sam, to przynajmniej tanio skóry nie sprzedamy. I cześć i chwała bohaterom chyba w tym momencie należałoby powiedzieć, bo nie tylko bohaterem jest ten, który walczy zbrojnie w obronie ojczyzny w jakimś powstaniu, ale również ten, który walczy, żeby jego narzędzie pracy nie posłużyło do zamordowania wielu osób w imię. No właśnie, w imię czego, słuchajcie. Ale to nie o to chodzi, nie o tym dzisiaj będę chciał mówić. Dzisiaj będę chciał wrócić do naszego polskiego podwórka, ponieważ to, co działo się w Turcji, to, co działo się w Berlinie, również to, co działo się w Brukseli i to, co działo się w Szwecji, przyćmiło to, co przecież zaczęło się dziać pod koniec zeszłego tygodnia, czyli coś, co zaczyna powoli coraz bardziej wyglądać na pucz. W internecie nawet pojawiły się punkty tego, co należy zrealizować, żeby to wszystko, co w tej chwili dzieje się w Polsce, doprowadziło do siłowej zmiany władzy. Będę na ten temat chyba mówił niedługo we vlogach. Bardzo możliwe, że w jakiejś spiskowej teorii, chociaż może nie do końca, może lepiej w normalnym, zwykłym vlogu, ponieważ to normalnie o tym się na poważnie mówi, ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że obie strony używają coraz więcej argumentów, coraz więcej tam jest emocji i coraz mniej tam się słucha faktów właśnie. I nawet już ja powoli zaczynam mieć takie, powiedziałbym, potrzebę coraz dłuższej analizy poszczególnych doniesień, żeby się zorientować, co moim zdaniem jest prawdą, a co jest fejkiem. I w tym momencie, to skoro ja poświęcam na to wiele godzin, chociażby po to, żeby móc przygotować vlogi i powoli mi tego czasu zaczyna brakować, żeby to wszystko ogarnąć, to jak ma się w tym momencie czuć taki zwykły, normalny człowiek, który normalnie pracuje zawodowo, w związku z tym ma tam 8, pewnie 10 godzin dzień pracy przed świętami, do tego jeszcze mu się wszystko do świąt ogarnąć, to ma takie kilka minut, prawda, na mniej więcej takiego flesza informacyjnego, może kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale potrzebuje takiego flesza, takiej zbitki, co się stało. I do takich fleszy i zbitek bardzo, moim zdaniem, dorobiono całą taką ofensywę medialną, jaka w tej chwili się rodzi z obu stron tego konfliktu, ale niestety szczególnie z KOD-u. Z jednej strony ewidentnie widać, że cokolwiek by PiS nie zrobił, to KOD uzna, że to było źle i zrobi z tego zarzut, bardzo często przekręcając. I tutaj tak będę oczywiście w tym materiale mówił o agresji jednego z gwiazdorów, który, jak rozumiem, jak donoszą media, m.in. Telewizja Republika, w ramach marszu, czy nie, w ramach pikiety KOD-u zaatakował innego człowieka, uderzył go, wyzywał i jeszcze bardzo mocno powiedział, że coś takiego, że chyba za twarz, jakieś takie brzydkie rzeczy. Za chwilkę będę czytał cytaty źródeł, to dokładnie to zobaczymy. Ale mnie osobiście dużo bardziej tak uderzyło to, jak kodziarze powiedzieli, że PiS chce wyprowadzić wojska na ulicę. No bo słuchajcie, mamy grudzień, wiadomo, jak grudzień się zapisał w polskiej historii. Grudzień w Polsce kojarzy się ze stanem wojennym, z internowaniami, z wojskiem na ulicach, które walczyło przeciwko swoim własnym obywatelom, prawda? W związku z tym, jak
czytamy taki nagłówek na jednej, drugiej czy trzeciej stronie, już nieważne jakiej, ktoś mi potem powie, że szczuję na jakieś media, a ja nie chcę szczuć na żadne media. Ja staram się właśnie uspokoić jak najbardziej tylko atmosferę, żebyśmy my Polacy nie walczyli sami ze sobą przed świętami, nie? No i właśnie też wzywałbym media, żeby nie szczuć. No bo jak jest tytuł pod tytułem PiS wyprowadza wojska na ulicę, to ludzie myślą, że PiS będzie, nie wiem, robił jakieś aresztowania, będzie kogoś pałował, będzie kogoś bił, będzie kogoś gnoił. Starszym ludziom znowu się przypomina 81, słusznie miniony. Natomiast no, młodsi ludzie no, w tym momencie mają w głowie jakieś takie obrazki z filmów, ewentualnie z jakichś puczy innych tego typu rzeczy. Wyprowadzanie wojsko na ulicę, straszna zła rzecz. Słuchajcie, a co tymczasem PiS robi? PiS robi rzecz taką, którą ja zupełnie pochwalam. Chodzi o to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, żeby żandarmeria wojskowa wsparła policję w patrolowaniu ulic. Po prostu doszli do wniosku, że skoro mamy poważne zagrożenie terrorystyczne, nie? W końcu zdaje się, że w Niemczech jakiś koleś wpierdzielił się w jarmark bożonarodzeniowy, bo chce mordować ludzi, tak? W Niemczech co chwilę są udaremniane jakieś zamachy. Jakiś dwunastolatek jakiś czas temu, dosłownie kilka tygodni, chyba półtora tygodnia, był news, że dwunastolatek podłożył bombę pod jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech, tylko zapalniki mu nie zadziałały. We Włoszech też coś tam się zaczyna dziać. W Szwecji też coś się tam zaczyna dziać. W Wielkiej Brytanii też służby alarmują, że jest nie za fajnie. Bruksela alarmuje, że jest nie za fajnie. Czemu my mielibyśmy się uważać za taką zieloną wyspę, na której nie ma żadnego zagrożenia, na której wszystko jest super i bo jesteśmy takim zaściankiem Europy, że nawet terroryści nie chcą do nas przyjść. No nie. Rząd, który jest rządem roztropnym, właśnie będzie się przygotowywał na ewentualny zamach na zasadzie dmuchania na zimne, tak? Pewnie nic się nie stanie, tak? Amerykanie mówią, expecting best, prepare for the worst, nie? Przygotuj się na najgorsze, oczekuj najlepszego. No ja też oczekuję najlepszego, natomiast uważam, że im więcej patroli na ulicach, tym lepiej, żeby ewentualnie jak coś się stanie, żeby móc szybko działać, prawda? Oczywiście przede wszystkim powinny działać służby, przede wszystkim powinny te służby wyłapywać, no ale niestety mamy tak zwanych wilków, którzy no, mogą być przesiąknięci nienawiścią do tego stopnia, że po prostu żyje sobie normalnie, nie wiem, nieważne gdzie pracuje, bo później ktoś to opacznie zrozumie, cokolwiek robi, tak? I nagle znienawidzi tak bardzo kraj, w którym żyje, że wyjdzie na ulicę z nożami i będzie mordował. Nie, służby tego nie wykryją, ponieważ on nie kupi broni palnej, on kupi sobie noże kuchenne, ostre, dobrej jakości, ileś tam, jak wyjdzie z tym w metrze czy w autobusie, ile ludzi zacznie rzezać, nie? Im więcej policji na ulicach czy oddziałów policyjnych, tym lepiej. Prawda? Żandarmeria wojskowa to też nie jest wojsko, tylko to jest policja wojskowa. Oni się tak nazywają, to jest policja wojskowa. To są gliniarze na żołnierzy, po prostu. Oni w normalnych warunkach wykonują czynności policyjne w stosunku do żołnierzy. Okej. Okay. Rzeczywiście i zdarza się bardzo często, że żandarmeria wojskowa wspiera policję. Dlaczego? Bo to jest formacja policyjna. Oni mają oczywiście sprzęt troszeczkę inny, bo to jest policja na żołnierzy. W związku z tym, o ile taki zwykły policjant raczej jest przystosowany do tego, że ewentualnie aresztuje cywila, który co do zasady może mieć pałkę, no albo co najwyżej pistolet, nie? O tyle żandarmeria wojskowa teoretycznie musi się liczyć nawet z zawinięciem jakiegoś pijanego gliniarza, przepijanego żołnierza, który wyniósł z jednostki kałasza, nie? Więc oni mają wyższą, większą siłę ognia, ale oni też nie wyjeżdżają na ulicę jakimiś transporterami opancerzonymi, tylko po prostu no, stoją sobie w tych mundurach, białych pasach, czerwonych beret, tak? I takim napisem MP, Military Police, a ewentualnie na drugim ŻW, czyli Żandarmeria Wojskowa, i wspomagają policję. Jeszcze też dobrym obyczajem jest to, że oni nie patrolują sami, żeby cywil się nie denerwował. Czyli wiadomo jest, że lepiej, żeby gliniarze zwykle chodzą właśnie we dwóch, we trzech, we czterech, nie? Grupami chociażby dlatego, że jak ktoś się zacznie dziać, to jest ich potrzebne więcej. I to jest normalne, no to zamiast dawać grupę trzech gliniarzy, to można dać grupę dwóch żandarmów wojskowych, jednego gliniarza. Chociażby po to, żeby żandarm mógł zadziałać, mógł zacząć krzyknąć, mógł obezwładnić, ale czynności takie jak aresztowanie, przedstawienie zarzutów, nie przedstawienie zarzutów, zarzuty przedstawia kto inny. Zagalopowałem się. Zatrzymanie, uruchomienie, unieruchomienie, założenie kajdanek, no
może zrobić gliniarz. Żandarm tylko przytrzyma do czasu, gdy gliniarz założy kajdanki. W związku z tym to jest normalne. Tak się robi. Nie ma w tym nic złego. W związku z tym w kontekście i bardzo często było to robione również przez Platformę Obywatelską. Na przykład jak były jakieś bardzo duże manifestacje za Platformą Obywatelską, bardzo często pomagała i ochraniać żandarmeria wojskowa, bo po prostu gliniarzy było za mało. No, wiecie, nie ma czegoś takiego jak to nie jest gra komputerowa, gdzie nagle sypniesz pieniędzmi i wyczarujesz sobie 10 tysięcy nowych policjantów. No nie, no ich trzeba wyszkolić, nie? I to raczej nie na krojeniu konfeti. W każdym razie nie wiadomo o co chodzi. Mamy policję wojskową, bach, bierzemy ich i pomagamy, tak? Mają dwa ku temu bardzo poważne argumenty. Pierwszy jest taki, że jest zwiększenie zagrożenia terrorystycznego w całej Europie, a może nawet na całym świecie, bo przecież Turcja to jest taka pół Europa, pół nie Europa, nie? Do tego jeszcze u naszych zachodnich sąsiadów był zamach. Przecież ten koleś, który tego dokonał, prawdopodobnie ucieka na teren Polski. A cholera wie, czy on nie ma w ogóle jakiejś komórki na terenie Polski. Swoją drogą, jak ma komórkę na terenie Polski, to zaraz znowu zaczną media krzyczeć, że on przygotowywał zamach w Polsce, albo zamach przygotowany w Polsce. Przypominam swojego wczorajszego komentatora, jak bardzo nas zeszkalowano na arenie międzynarodowej, tylko dlatego, że ta ciężarówka, która była narzędziem zamachu, miała polskie numery. To było bardzo niesmaczne. Ja mam nadzieję, że to zostanie bardzo szybko, bardzo poważnie sprostowane przez zachodnie media, że to nie był Polak, że po prostu Polaka zabito i ukradziono mu ciężarówkę i żeby do tego nie doszło, gdyby niemiecka firma rozładowała go zgodnie z harmonogramem, ponieważ on zginął, bo dłużej czekał na rozładunek. Nieważne. Dzieje się źle w Europie, do tego w Polsce mamy bardzo dużo manifestacji, które coraz częściej nie przebiegają w sposób pokojowy. I to będzie właśnie druga część tego vloga. Przypominam, że w opisie znajdują się źródła, m.in. do telewizji Republika. I tutaj tytuł w telewizji Republika: Kot już zaczyna używać przemocy. Maleńczuk pobił pro-lifera. No ten tytuł w zasadzie chyba mówi wszystko. Kot zaczyna bić, zaczyna używać przemocy. Maleńczuk jako kodziarz, jako uczestnik manifestacji KOD pobił uczestnika manifestacji pro-life, użył przemocy. Za chwilkę będę o tym wszystkim mówił, bo tutaj mi się jeszcze szczególnie jedna rzecz nie podoba, jak to było uargumentowana ta przemoc. Tam generalnie czasem się mówi coś takiego, że ktoś dostał w ryj za twarz. No i mam wrażenie, że ten argument właśnie bardzo, bardzo podobny był. Przypominam, że jest link do kilku źródeł, ponieważ jak to zwykle bywa, informacje w polskim internecie są takie rozkawałkowane, żeby sobie wyrobić na ten temat zdanie, trzeba obejrzeć wszystko, tak? Znaczy przeczytać dużo i sobie po prostu to poukładać w głowie. O co chodzi? Przede wszystkim warto powiedzieć, że moim skromnym zdaniem kodziarze, i to jest bardzo ważne jako wstęp, kodziarze bardzo mocno dążą do zwarcia. Mam wrażenie, że manifestanci na KODzie liczą, może nie manifestacji, nie manifestanci, ale mam wrażenie, że KOD jako organizacja bardzo by chciała, żeby ktoś dostał w ryj. Najlepiej to by chciała, żeby policja ich rozgoniła, żeby policja ich spacyfikowała i żeby polało się trochę krwi na ulicy, bo wtedy mieliby dużo lepszy argument, że PiS to jest zły, niedobry, że tłamsi demokrację i w ogóle by porównywali to do placu Tiananmen i do rozjeżdżania demonstracji czołgami. Mam takie Przepraszam, to jest moje... Mówiłem, że jestem chory. To jest moje prywatne wrażenie, ale tak właśnie jak patrzę na te relacje, jak oni się kładą, jak oni nawet pozorują to, że coś zostało... że któryś... No, doznał uszczerbku na zdrowiu, tak? Nagle się koleś kładzie, akurat telewizja to filmuje, że odleży i akurat ilustruje tym wywiad z policjantem na temat ofiar ewentualnych zamachów, a kończy się rozmowa, facet wstaje i odchodzi. I on twierdzi, że blokował wyjazd samochodów, tylko że te samochody już dawno wyjechały. I blokował sam. Dziwne to takie, nie? Też jak oni bardzo krzyczą. Zostali przesunięci z jednej strony chodnika na drugi, bo blokowali wjazd do Sejmu, ulicę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo krzyczą. Dlaczego oni mają manifestować tam, gdzie im się podoba? No to co, jak może w takim
takim razie może, nie wiem, pro-liferzy będą manifestować na podwórku pana Kijowskiego, a może w ogóle organizacje chroniące matki z dziećmi, samotne matki. Przypominam, że pan Kijowski, zdaje się, jest nierozliczony ze swoimi dziećmi za pieniądze z alimentów, nie? Także to wszystko wygląda tak dość specyficznie, bym powiedział. No i... No i tyle. Żeby chcieli, szukają zwady. W internecie można też znaleźć bardzo dużo przeróżnych babć, które bez dowodów, mimo tego, że są wyposażone bardzo mocno w telefony komórkowe, twierdzą, że zostały zaatakowane, że jakiś człowiek tutaj się na nich źle spojrzał, że im wyrwał transparent i że właśnie później są takie tytuły: pikieta kotu rozbita, kot pobity itd., itd. Tylko wszystko bez jakichś większych dowodów. Tymczasem, jak donosi Telewizja Republika, jeżeli kłamie, to jest mi bardzo, bardzo przykro, natomiast inne media mówią w podobnym tonie, w związku z tym, no, powiedziałbym, że to jest raczej taki potwierdzony news. Mówią wprost, że Maciek Maleńczuk dał po buzi, dał w ryj manifestantowi pro-life, tylko za to, że ten był z innej manifestacji. Generalnie chodzi o to, jeżeli dobrze zrozumiałem, że w Krakowie były bardzo niedaleko siebie dwie manifestacje. Wyszli sobie manifestować pro-liferzy, czyli ci wszyscy, którzy uważają, że aborcji nie powinno się tak łatwo dokonywać, albo może inaczej, którzy są za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, bo w Polsce wcale tak łatwo tej aborcji nie można dokonać. Tutaj, żeby mi nikt nie powiedział, że ja jestem za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Ja akurat jestem za tym, o czym powiedziałem we vlogu na temat kompromisu aborcyjnego i zdania nie zmieniam. No ale są sobie tacy pro-liferzy. Skoro w Polsce mogą manifestować nawet ubecy, którzy jęczą, że mają za mało pieniędzy i powinni mieć więcej przywilejów, że jakaś tam ubek babcia czy esbek babcia, która tam ma emeryturkę po mężu esbeku, mówi: Boże, ja mam dom tu, mieszkanie tam, tyle mam tych mieszkań i domów, jak ja za taką niską emeryturę, jak będę miała 2000 zł, jak ja czynsz za to wszystko płacę, jak ja mam 4 mieszkania. Nie jedna babcia chciałaby mieć 4 mieszkania, nie? Nie jeden młody chciałby mieć jakiekolwiek, ale nieważne. Nieważne, skoro nawet oni mogą manifestować, jednocześnie się bardzo mocno dośmieszając, dlaczego nie mieliby również móc manifestować pro-liferzy? Zwłaszcza, że oni też dużo racji mają, żeby nie było tak, że ja jestem przeciwko pro-liferom. Fajnie by było tylko, jakby to była debata gdzieś w cieple na argumenty, a nie na emocje. No ale są sobie ci pro-liferzy, no oni sobie manifestują, ktoś się tam do nich przypierdziela, no, tam w artykule na Republice dokładnie można sobie tam przeczytać, że co to za, jakie tam ludzie się do nich przypierdzielali, że na przykład jakieś argumenty, że oni nie mają prawa protestować przeciwko aborcji, bo nie mają dzieci. Śmiech twierdzi, że to właśnie dlatego mają prawo protestować, bo są bardziej prawdziwi. No bo człowiek, który już ma dzieci, który już wiadomo, że nie próbuje w ogóle zachodzić w ciążę, w związku z tym nie ma szans, że będzie miał zdeformowane dziecko, no to taki człowiek jakby sam już, jakby to powiedzieć, losowanie pod tytułem zdrowe, niezdrowe, zdrowe, niezdrowe przeszedł. Wiadomo, że on już nie będzie go dotyczył problem chorego dziecka, no to jakby taki zakazywał innym aborcji, to by był hipokryta. A ci, którzy sami stoją jeszcze przed tym problemem, to raczej tacy bardziej uczciwsi, ale nieważne. Coś tam, jakieś tam inne argumenty. No i nagle pojawia się tego typu sytuacja, że pojawia się obok marsz, manifestacja KOD-u. Stoi sobie w Krakowie jedna manifestacja, druga, jak rozumiem, jedna drze mordę, druga drze mordę. Jedni krzyczą bardzo mocno tam te kwestie pro-liferskie, a drudzy bardzo mocno krzyczą, że PiS to złole, że demokracja jest zagrożona i że bla, 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 bla. Nie wiem, i tyle. No i sobie krzyczą. No i w pewnym momencie kodziarze zachowują się, tak z tego artykułu wychodzi, że zaczynają się zachowywać tak trochę, jakby byli lepsi, ważniejsi, ponieważ zarzucają tej manifestacji pro-liferskiej, że ich zagłusza. No,
generalnie jak są dwie manifestacje obok siebie, to jedna i druga ga zagłusza, tak? Jeśli obie są legalne, no to no sorry Gregory, tak? Przecież zdaje się, że KOD protestował przeciwko zmianom w ustawie o zgromadzeniach publicznych, którą PiS wprowadził właśnie po to, żeby manifestacje za blisko siebie nie mogły stać, żeby do siebie nie darły ryja, żeby się nawzajem nie zagłuszały i żeby to wszystko było takie bardziej cywilizowane. No, ja tutaj nie wnikam w to, czy kto z nich ma rację, tyle tylko no, zwracam uwagę, że jak są blisko, to się nawzajem zagłuszają, tak mi się wydaje. Bo jeden krzyczy, drugi krzyczy i to chyba mi się nie podoba jako człowiekowi, który mógłby ewentualnie być zainteresowany posłuchaniem jednej i drugiej. Chciałbym to posłuchać w jakiejś takiej normalnej, kulturalnej atmosferze, a nie takie wrzaski i krzyki. Wolałbym, żeby mogli normalnie mówić, ale nieważne. Zagłuszają się, no i KOD ma pretensje, że jest zagłuszany, bo przecież on jest KODem. Tutaj oświadczenie jest takie, że doszło do pewnego pogwałcenia świętego prawa własności, ponieważ tak zwane dzierżenie zostało zabrane, w tym sensie, że odebrano tym biednym pro-liferom ten szczekacka to jest megafon. O, megafon odebrano, przestawiony w drugą stronę, bla, 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 bla. Naruszenie prawa posiadania, nawet nie własności, tylko posiadania, dzierżenia. No, takie brzydkie, takie przepychanki. No i rozumiem, że nagle zaczęła się robić taka bardzo niefajna rzecz, ponieważ jeden z tych pro-liferów tutaj relacjonuje i to będę czytał ze strony Telewizji Republika, później będę czytał ze strony innej, z innej strony. Obie te strony znajdują się w opisie ze względu na to, żeby nic nie przemówić. Nie przekręcić, to mówi Łukasz Konieczny, wolontariusz Fundacji Pro Life Prawo do Życia. Tak zwana komórka Kraków. Podczas pikiety zostałem zaatakowany przez Macieja Maleńczuka. Maciej Maleńczuk to jest gwiazda, bywa w telewizji, bywa u Kuby Wojewódzkiego. Wprawdzie chyba ta jego gwiazda troszeczkę tak, powiedziałbym, przebrzmiała. Tylko pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie. Kilka piosenek fajnych nagrał. Na pewno jest artystą. Na pewno tego nie można odmówić. Artystą jest. No i chyba ze względu na to, że jest osobą publiczną, no to chyba raczej powinien zachowywać się bardziej w sposób godny i zgodny z prawem, a tutaj nie. No to podczas pikiety zostałem zaatakowany przez Macieja Maleńczuka. Początkowo krzyczał na mnie i innych wolontariuszy, następnie podszedł do mnie, wyrwał mi transparent i rzucił na ziemię. Mój protest rozwiązał uderzeniem mnie pięścią w lewą część żuchwy, czyli tam po prostu dał mu w mordę, nie? Tak najbardziej krytycznie, jak się tylko da. Zgłosiłem zajście nieopodal stojącej policji. Cóż z tego, skoro żałośni, niekompetentni policjanci nie potrafią zatrzymać napastnika, nawet gdy zbliżałem się do niego w asyście dwóch z nich, a jego ucieczkę truchtem nazywają rozpłynięciem się w tłumie, a zgromadzenie KODu, w którym on się rozpłynął, nie było liczne. Czyli mówiąc krótko, facet po prostu uciekł do KODu. Swoją drogą to jest trochę takie śmieszne, bo Maleńczuk tutaj pozuje na takiego twardziaka, takiego, wiecie, o, ja tu Rambo taki jestem, w ogóle zły, niedobry człowiek i tak dalej, a tutaj spierdzielał przed policją, trochę takie tchórzliwe i chyba niegodne, tak mi się wydaje. No, policjanci oczywiście popis niesamowitej niekompetencji. Tutaj są proszeni o pomoc, a facet spierdziela truchtem. Szkoda, że to nie zostało nagrane, bo pewnie fajnie by było na ten temat porozmawiać. I teraz tak, moglibyście powiedzieć, że ten pro-lifer oszukuje i po prostu szkaluje tego biednego Maleńczuka, że po prostu Maleńczuk sobie gdzieś tam przechodził i tylko no, został w to wszystko wplątany, no bo ktoś chciał bardzo mocno wplątać fejmucha, jak to się ładnie mówi. No nie, tylko tutaj cały PiS polega na tym tutaj za drugim portalem, do którego link również macie w opisie, ten drugi portal informuje, że Maleńczuk odniósł się do całej sytuacji w wpisie na Facebooku i czyli de facto przyznając się, a jednocześnie tłumacząc. Słuchajcie, i w tym momencie to już kopara opada totalnie. Są chwile, gdy nie dać w mordę to szczyt chamstwa. Zgadzam się, są takie chwile, gdy nie dać mordę to szczyt chamstwa. Uważam na przykład, że jak idziemy na ulicy i widzimy, jak jakiś człowiek bije dziecko,
to należy dać w mordę temu człowiekowi, który bije dziecko, nie dziecku. Jeżeli widzimy, jak ktoś na przykład znęca się nad kobietą, bije kobietę, to też należałoby zareagować, no chyba, że na przykład jesteśmy w Niemczech i bitą kobietą jest muzułmanka przez muzułmanina, no to wtedy można mieć z tego bardzo poważne problemy, bo to chyba podpada pod rasizm, ksenofobię i kilka innych magicznych słów, które w tym momencie przychodzą do głowy, więc tutaj trzeba uważać. Ale zgadzam się, są takie sytuacje, gdy prawdziwy mężczyzna musi dać drugiemu mężczyźnie, za przeproszeniem, w ryj, w obronie dobra wyższej wagi niż nietykalność żuchwy drugiego mężczyzny. No bo zresztą, kurde, ktoś, kto bije dziecko, to dla mnie to nie jest mężczyzna, tylko to jest łajza i tyle. I to nie to, że ja pochwalam działania niezgodne z prawem. Poczytajcie sobie kodeks karny, tak zwane kontratypy. Ustawodawca przewidział, że czasem można coś lub kogoś bronić, nawet naruszając nietykalność cielesną. To wydaje mi się, że to byłoby uzasadnione, jakby ktoś katował dziecko. I chyba też byłoby społecznie nienapiętnowane, gdyby ktoś dał komuś w ryja w obronie dziecka. Pytanie, czy uczestnictwo w innej manifestacji jest takim powodem, żeby dać w ryj? No bo tutaj należałoby się zastanowić, że skoro dla pana Maleńczuka uczestnictwo w manifestacji pro-life'owej jest taką złą rzeczą, że należałoby dać im w ryj, no to dla innych ludzi jestem przekonany, że uczestnictwo w manifestacji KOD-u, zwłaszcza wspieranej przez SB-ków czy UB-ków, broniących swojego prawa do wyższych emerytur, też byłoby powodem honorowym do zdzielenia kogoś w ryj, nie? W ogóle sztukę walenia w ryj politycznego mamy dość mocno rozbudowaną, że tutaj przypomnę słynne zajście Boni versus Korwin, nie? Tego wszystkiego dość sporo było, prawda? No i chyba nie, chyba nie o to chodzi, żebyśmy się walili w ryj, chyba o to chodzi, żebyśmy sobie ze sobą dyskutowali i w ogóle nie powinniśmy tego robić na ulicach, z takiej... Tak na zasadzie krzyczenia swoich racji, bo do dyskusji potrzebne jest, żeby powiedzieć, co chcesz, ale również, żeby usłyszeć drugiego człowieka. A jak drzesz mordę na ulicy, to zwykle nie słyszysz, nie? Także tutaj już, moim zdaniem, pan Maleńczuk tylko w tym momencie bardzo mocno nakręca spiralę przemocy i może robi to świadomie, może to robi nieświadomie, ale jestem przekonany, żeby któryś z pro-liferów czy dowolnych innych ludzi podszedł do kodziarza i strzelił go w ryj, o, to byśmy mieli co najmniej interwencję na poziomie unijnym ze względu na to, że w Polsce się krew polała. Przypominam, że kodziarze robią taką propagandę, że na pewno zostaną pobici, zaatakowani co najmniej od wiosny zeszłego roku. Przypominam tą swoją relację z pierwszego marszu KOD-u, tą słynną, na którym pewien człowiek powiedział, że jest za demokracją, ponieważ demokracja doprowadziła Hitlera do władzy. I tutaj jakby to ładnie tak ująć, no oni już wtedy też bardzo mówili, że tu zaraz przyjdą jacyś prawicowcy, ich będą bić. Tylko ci prawicowcy, kurde, nie chcą współpracować i nie chcą ich bić. Więc mam wrażenie, że przynajmniej tutaj jak pan Maleńczuk zadał pierwszy cios, bo po to, żeby później dostać odwet i żeby kodziarze mogli bardzo mocno krzyczeć. Mi się to bardzo mocno nie podoba. Nie popieram przemocy w ogóle żadnej, a szczególnie nie polecam przemocy politycznej. Bo co? No bo może na tej zasadzie to naprawdę dajmy posłom pały i niech się mordują. I jak padnie ich wystarczająco dużo, żeby ci pozostali, no i ci pozostali, którzy przeżyją, będą tworzyć koalicję, to przecież to jest chore. No to na tej chyba że tak chcemy, tylko że w tym momencie to nie polecam fikania do Leroya, bo to jednak scyzor. No i w przyszłych wyborach to pewnie Pudziar będzie startował i połowa MMA, nie? A Popek zostanie premierem. Nie, Pudzian jest królem Albanii. Wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, dalej Maleńczuk, moim zdaniem, jeszcze bardziej się pogrąża. Mówi, że gówniarz, który pikietował, to wynajęty złodziejaszek. Pomijając słowo gówniarz, które jest słowem uznawanym, zdaje się, że za obraźliwe i nie przystoi w kontekście dyskusji politycznej, to przepraszam, ma pan dowód? Jest taki słynny mem z Korwinem, ma pan dowód? To znaczy, dlaczego pan twierdzi, że to był wynajęty złodziejaszek? Złodziejaszek, on panu coś ukradł? To jest bardzo poważne oskarżenie, to jest pomówienie o kradzież.
ludzi nie wolno pobawiać o takie rzeczy. Generalnie za pomówienie, czyli za oskarżenie o coś, co nie miało miejsca, no to później, wie pan, no, to są sprawy sądowe, niektórzy mają za to później bardzo poważne konsekwencje, co prawda, no, chyba tak nie wolno, tak? Czyli ma pan dowód, panie Maleńczuk, proszę, żeby pan pokazał dowód, że ten człowiek to jest złodziejaszek, czyli złodziej klasy trochę mniejszej, i że on został wynajęty. Jak wynajęty przez kogo? Panie Maleńczuk, bo spiskowe teorie to tylko w niedzielę o 21:00, tylko przy zielonej poświacie u Woźniaka na wideoprezentacjach, nie? No to na tej zasadzie to zawsze można powiedzieć, że ktoś komuś się dało w ryj, to jest wynajęty złodziejaszek. Ma pan dowód? Ale jeszcze dalej, słuchajcie. Wystarczy jeden rzut oka na tę twarz. Czyli ten biedny człowiek dostał w ryj za twarz, ponieważ panu Maleńczukowi się nie spodobał. Tak wyglądał, że no, po prostu wyglądał na złodziejaszka. Wystarczy jeden rzut oka na tę twarz i już w tym momencie pan Maleńczuk stwierdził, że to jest złodziejaszek, w dodatku wynajęty. Nie wiem, czy ten facet miał jakiś kod kreskowy na tej twarzy, albo taką ofertę. Nie jestem złodziejaszkiem do wynajęcia, dzisiaj pracuję dla Pro-Life, jutro będę pracował dla Kaczyńskiego, a jeszcze pojutrze będę pracował dla islamistów i będę dawał w ryja w drugą stronę. No ludzie, dawanie w ryja za twarz. To było w czasach słusznie minionych, albo ewentualnie dzisiaj jest wśród dresiarzy, że nie podobasz mi się, masz brzydką twarz, dam ci w ryj. Jak tak można? Zwłaszcza jak tak może robić pan Maleńczuk, no bo generalnie pan Maleńczuk, ja nie chcę pana Maleńczuka obrazić, ale powiedzmy to w ten sposób, że pan Maleńczuk ma twarz odpowiadającą jego wizerunku scenicznemu, a pan Maleńczuk z racji swojego wizerunku scenicznego, z racji tego, jakie piosenki śpiewa, pozuje, mam wrażenie, na bandytę. Czyli na takiego twardziela, który tam bla bla bla, siedzi w pierdlu, taki trochę popuś monster, tylko dla innego pokolenia. W związku z tym nie śpiewa o tym, że wyda hajs w klubie Go-Go i że będzie miał żeńskie organy rozrodcze nad głową i tak dalej, no bo on jest tego starszego pokolenia, w związku z tym i tutaj szacunek, on nie musi płacić za seks, no ale właśnie takiego zakapiora pozuje, prawda? To jest dobre słowo, zakapiora. No to skoro on pozuje na zakapiora, to wygląda jak zakapior. To może w związku z tym on też za twarz powinien dostać, tylko co powinien dostać? No bo jak on jest zakapior i jak on bije w ludzi, to może w obronie własnej powinno się go zastrzelić, no ludzie. To już jest jakaś spirala, to już jest chore, tak nie wolno myśleć. Nie wolno dawać ludziom w mordę za twarz. Znam bardzo dużo ludzi, którzy mają takie twarze, że wyglądają jak bandyci, a to są bardzo porządni ludzie. Z drugiej strony znam dużo ludzi, którzy mają twarze aniołków, a to jest kawał gnojów, gnit, męt, które krzywdzi ludzi, tylko na pieniądze leci i łże jak pies. No, niestety, ale no na twarzy nie wszystko widać, nie? Argument. Wyglądał na złodziejaszka, dostał w ryja. Super. Gratuluję panie Maleńczuk, gratuluję Kodzie, bardzo dobrze, że to wyszło. Takie rzeczy trzeba nagłaśniać, bo jestem przekonany, że przy takiej liczbie różnych demonstracji komuś puszczą nerwy i ktoś kiedyś Kodzieżowi da w ryj. A jeżeli nie da w ryj, to to już wchodzimy w spiskowe teorie, ale naprawdę bym się zastanawiał, czy nie zrobił jakiejś prowokacji, czy nie dadzą sobie sami w ryja, po to, żeby móc krzyknąć, bardzo proszę zobaczyć, kod biją. I to by było bardzo niedobre. Jeśli chcesz, żeby ten vlog dotarł do jak największej liczby ludzi, zachęcam do lajkowania, zachęcam do komentowania, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playliście liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania, pod warunkiem, że jest obejrzany od początku do końca. Może to być zwykła, normalna playlista, taką, którą sam stworzysz. Na przykład filmy Krzysia. Dodajesz do playlisty, a później oglądasz w playliście. To jest cały czas ten sam vlog. Ma tyle samo reklam, w tym samym miejscu, takie samo prawdopodobieństwo pojawienia się tej reklamy. Tyle tylko, że 4 razy bardziej liczy się do pozycjonowania, a im vlog jest lepiej wypozycjonowany, tym większe prawdopodobieństwo, że trafi się jako polecany z prawej strony. Polecam, do zobaczenia. Pa, pa!